Zacznę od odpowiedzi jednemu z panów, który użalał się nad moim losem, współczuł mi, że zawsze siedzę w garniturze. Proszę państwa, ten pan pewno nie wie, może wie, co to był tak zwany father murder, czyli morderca taty, taki wysoki kołnierzyk stojący tutaj, który ocierał z reguły ogrydykę. Bardzo przeszkadzał w pracy, potem się wnosił nawet celuloidowy taki, żeby móc go myć i codziennie rano mieć czyściutki. Father Murder, czy w ogóle garnitur, powoduje, że człowiek jest nieuzdolniony na baczność, na straży, nie jest swobodny. Człowiek swobodny, na luzie, zachowuje się luzacko. W niektórych zawodach artystycznych jest to oczywiście pożyteczne, natomiast w niektórych, gdzie wymagana jest dyscyplina, człowiek w garniturze jest znacznie bardziej odpowiedzialny i znacznie bardziej wydajny w pracy niż człowiek w sweterku, prawda? Powiedzmy. Człowiek się kontroluje nieustannie. Na luzie to ja jestem w łóżku wieczorem, natomiast normalnie staram się być właśnie ciekda gatow, jak to się mówi nasi bracia Rosjanie. Przechodzę do tematu. Wczoraj mówiłem o takim państwie składającym się z kilkudziesięciu państewek, należących rzekomo do Merowingów i pokazywałem, że takie państwo Merowingów, tak samo wielkie, choć w kawałkach jak Polska, no, w końcu jest we wspólnocie europejskiej, nigdy nikt niczego nie dopłacał i nikt mu niczego nie dopłacał, jakoś tam istnieje. Przejdę teraz do w ogóle problemu wielkości państwa. Akurat w ostatniej polityce, ale wszędzie to jest. Jakaś pani pisząca tam o rankingu państw wspólnoty europejskiej, prawda, mówi, że małym państwom to łatwiej, bo sprawność zarządzania i tak dalej. Zawsze mi uważam, że większym jest łatwiej, bo z kolei mają mniejszy procent prezydentów na jednego mieszkańca, który trzeba utrzymać i tak dalej. Ona mówi, że łatwiej jest mniejszym. No dobrze. W takim razie, jeżeli chcemy mieć sukces gospodarczy, to co nam szkodzi podzielić Polskę na 120 Liechtensteinów? No, Księstwo Liechtenstein jest najbogatszym państwem Europy, o czym się nie mówi. Nie należy do wspólnoty europejskiej w ogóle. Należy do EFTA, co prawda. Należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Także korzysta z wszystkich dobrodziejstw wolnego handlu. Należy chyba nawet do Schengen, bo jest w bloku ze Szwajcarią. Natomiast nie należy do wspólnoty europejskiej, czyli Unii Europejskiej. Jakoś żyje, prawda? Daje sobie świetnie radę. Nie ma żadnych problemów z opatrzeniem w ropę na przykład. Nam się mówi, że jak będziemy wielcy, będziemy połączeni w jedną Unię Europejską, to my sobie z Rosją pogadamy o ropie. Ale Liechtenstein nie należy i nie ma problemu z opatrzeniem w ropę. Więc może podzielić Polskę na te 130 Liechtensteinów, prawda? I problemy znikną z głowy. Prawie każdy będzie mógł być prezydentem takiego Liechtensteina, może wielkim księciem. No i od razu będzie nam wspaniale. Ktoś mówi takich argumentów, no to powinien zdawać sobie sprawę z pewnych konsekwencji. To samo zresztą tyczy granic celnych. No, wiele ludzi mówi, że jeżeli byłyby cło ma chronić jakiś tam rynek przed czymś tam. No dobrze, no to jeżeli cło jest takie dobroczynne, no to podzielmy Polskę na wzdłuż linii Wisły na przykład, na Polskę wschodnią i zachodnią, Polskę Tuska i Polskę Kaczyńskiego, jak to się chce, prawda? I ustalmy granicę celną. I od razu bogactwo będzie wspaniałe w obu częściach, prawda? Będą chronione rolnictwo małopolskie, będzie chronione przed rolnictwem wielkopolskim. Białystok będzie chroniony przed tanimi towarami produkowanymi na Śląsku, tani węgiel na przykład. No krótko mówiąc, wszyscy będziemy znakomicie chronieni, a z kolei Śląsk będzie chroniony przed zalewem tanich żubrów na przykład, bo jest ich za dużo tam w Puszczy Białowieskiej. I od razu, rozumiem, dobrobyt państwa wzrośnie, prawda? Otóż, proszę państwa, problem polega na tym, że gospodarka nie zależy ani od wielkości państwa, ani nie zależy od wielkości, od ochrony granicy celnej, tylko zależy od tego, czy w danym obszarze panuje rozsądek, czy nie. Niemcy były podzielone na kilkaset państw w pewnym momencie nawet i rozwijały się całkiem nieźle, nie odpadały od kultury europejskiej, nie miały ani jednej wojny z Polską, przynajmniej jednej wojny Niemcy wtedy przez 500 lat nie prowadziły. Jakoś sobie zupełnie nieźle żyły, co prawda zafundowały sobie własną wojnę 30-letnią i kilka wojen wewnętrznych dla równowagi. Także to jest pewien minus, ale powtarzam, nie wielkości państwa problem, tylko w rozsądku. Dlaczego ja występuję przeciwko anschlussowi Polski do wspólnoty europejskiej? Tylko z tego powodu, że wspólnota płynie w złym kierunku i jeżeli się podłączymy, tworzymy taki zespół statków, 27 statków, to trudniej zmienić kurs.
Jak 27 statków płynie osobno, to wtedy każdy może podjąć decyzję, a to ja się odłączam i płynę na kurs właściwy. Jak trzeba uzgodnić między 27 kapitanami, proszę Państwa, to jest bardzo trudna operacja, a jeszcze jak są połączone linami, prawda, sztukami, porozbijać to wszystko, to jest problem. I dlatego jestem przeciwko tworzeniu wspólnoty europejskiej, zwłaszcza Unii Europejskiej.